Lubicie się całować? Bo ja lubię. A wiecie, kto zaliczył najdłuższego całusa na ekranie? Na pewno nie ja. Ale w dzisiejszym odcinku zdradzę wam co nieco i porozmawiamy nie tylko o najdłuższym pocałunku, ale również o filmach, które w dość nietypowy sposób zapisały się w historii kina. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry się z Państwem. Ja nazywam się Leon Pietrzak, a to jest program To się kręci i dzisiaj porozmawiamy sobie o filmowych rekordach. Długo zastanawiałem się, od czego moglibyśmy zacząć, natomiast jak już rozpoczęliśmy od tych pocałunków, to możemy przy tym zostać. Kto by nie chciał. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że minuta całowania potrafi spalić 26 kalorii. To jest lepsze niż w łeb, to jest lepsze niż bieganie i przyjemniejsze. Dlatego nie powinno was dziwić, że jest również rekord Guinnessa na najdłuższy pocałunek na ekranie. Ten należy do pary, która okazywała sobie uczucie, uwaga, uwaga, przez 6 minut i 44 sekundy. Tak teraz sobie próbuję policzyć, ile można spalić przez ten czas. No bo jeżeli minuta całowania to jest 26 kalorii, to 26 razy 6, 2 w pamięci, 0 spuszczam, 170. 170 kalorii. To jest jak dobry pączek. O, 1/4. Ale zawsze coś. Jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć ten najdłuższy pocałunek, to miał on miejsce w filmie Kids in America. I od razu mówię, że będziecie musieli troszkę na niego poczekać, ponieważ pojawia się dopiero w napisach końcowych. Ale warto. Pocałunki kojarzą nam się z miłością. A jeżeli mówimy o miłości, to cały świat zakochał się w Boracie. A właściwie w filmie, który nosił tytuł Borat podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Wszyscy zastanawiali się, czy może być jakiś dłuższy tytuł. Okazuje się, że może. Rekordzistą w tej kategorii jest parodia filmów o zombie, której tytuł liczy aż 42 słowa. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Night of the Day, of the Dawn, of the Sun, of the Bright, of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack, of the Evil, Mutant, Alien, Flesh, Eating, Hellbound, Zombie Fight, Living Dead, Part 2. In Shocking 2D. Tak brzmi najdłuższy tytuł filmowy. To jest po prostu niewiarygodne. Wyobrażacie sobie, jak ktoś się was pyta, na jakim filmie byłeś? A ty mówicie, prezentujesz taką wiązankę, no to jest po prostu niesamowite. Ciekawe, jak to się w ogóle mieściło na plakatach. Jak widzicie, tytuły potrafią być długie. Długie potrafią być również filmy. Branża filmowa, serialowa idzie naprawdę w bardzo ciekawym kierunku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale seriale robią się coraz krótsze. A filmy robią się coraz dłuższe. Doskonałym przykładem jest tutaj na przykład polska produkcja Kontrola, której pierwszy sezon nie mieści się nawet w 50 minutach. Z drugiej strony mamy film o Batmanie z 2022 roku, który trwa niecałe 3 godziny, albo Irlandczyka, który trwa grubo ponad 3 godziny. Jeżeli myśleliście, że to jest długo, to jestem ciekawy, jak zareagujecie na to, kiedy wam powiem, ile tak naprawdę trwa najdłuższy hollywoodzki film. Oczywiście pomijamy tutaj wszelkie filmy artystyczne, bez szerokiej dystrybucji oraz takie, które dzieliły się na kilka części. Raczej skupimy się na takich normalnych, zwykłych filmach. I jeżeli mówimy o mainstreamowym kinie, to trudno przejść obojętnie obok takiego tytułu jak Kleopatra. Kleopatra to tytuł z 1963 roku. To właśnie ta produkcja jest najdłuższym hollywoodzkim filmem, który kiedykolwiek powstał. Całość trwa 4 godziny i 3 minuty. Twórcy na samym początku mieli pewne obawy dotyczące tego, jak film zostanie przyjęty przez widzów i krytyków, a ostatecznie otrzymał Oscara w 4 kategoriach oraz 11 nominacji. Co ciekawe, Polacy nie gęsi swoje kino mają i my również mamy się czym pochwalić. Wystarczy spojrzeć na adaptację jednej z najpopularniejszych powieści Henryka Sienkiewicza,
Potop. Oczywiście, film liczy kilka różnych wersji, a w tej najdłuższej trwa 5 godzin i 16 minut. Szok. Aby opowiedzieć wam o kolejnym niesamowitym rekordzie filmowym, to musimy cofnąć się w czasie do 1982 roku, bo właśnie wtedy miał premierę jeden z najbardziej epickich filmów w historii kina. Gandhi. Reżyser postanowił, że zwerbuje na plan naprawdę ogromną liczbę statystów. I pewnie zastanawiacie się, ile osób potrzeba do nakręcenia filmu. 100? 200? 1000? 5000? Kochani, takie liczby nie robią na nikim wrażenia. Trzymacie się krzeseł? Na planie tego filmu pojawiło się 300 tysięcy statystów. 300 tysięcy twarzy, które wcielały się w rolę żałobników podczas pogrzebu Gandhiego. Na ten moment nikt nie pobił jeszcze tego rekordu i patrząc na to, że twórcy z przyjemnością korzystają z efektów komputerowych, raczej długo nikt nie pobije. Czas wypłynąć na szerokie wody, wypłynąć w nieznane i przyjrzeć się bliżej temu, czego nie mam, czyli pieniędzy. Przyjrzymy się bliżej najdroższym filmom w historii kina. I będą tutaj dwa tytuły. Jeden polski, jeden zagraniczny. I biało-czerwone serce podpowiada mi, żeby zacząć od rodzimej produkcji i tak też zrobię. Quo Vadis Henryka Sienkiewicza to jedno z najbardziej popularnych dzieł tego autora. Powieść doczekała się w filmowej adaptacji w 2001 roku. W obsadzie nie zabrakło znanych nazwisk, m.in. Pawła Delonga, Magdaleny Mielcarz, Michała Bajora, a nawet Bogusława Lindy. Łączny koszt tej produkcji wyniósł ponad 76 milionów złotych i tym samym stał się najdroższym filmem w historii polskiej kinematografii. Kwota polskiego filmu może robić wrażenie, ale to nic przy amerykańskich produkcjach. Hollywood potrafi wykładać taką kasę na swoje filmy, że to jest nieprawdopodobne. Zapomnijcie o tych 76 milionach. Najdroższym filmem wszechczasów jest czwarta odsłona Piratów z Karaibów. Amerykański hit z 2011 roku kosztował 379 milionów dolarów. W przeliczeniu na polskie złotówki to jest około 1,6 miliarda złotych. Nawet nie wiem, jak to skomentować. No i to by było na tyle. Moi drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Fajnie, że byliście tutaj razem ze mną. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, bądźcie mili dla swoich sąsiadów. Przy mikrofonie bezprzewodowym mówił dla was Leon Pietrzak, a to był program To się kręci. Share and like if you like.